14 powiatowe targi pracy, które są po raz drugi objęte honorowym patronatem minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pozwólcie Państwo, że przywitam jedną z ważniejszych osób, mówiąc o rynku pracy, pana Stanisława Skaję, starostę Chojnickiego. Wicestarostę Marka Szczepańskiego, członka zarządu Marka Jankowskiego. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy Bogdana Tylocha. Witam przedstawicieli samorządów lokalnych z Brus, z Czerska, z gminy Chojnice, radnych powiatowych, członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, ale przede wszystkim bardzo serdecznie witam Was, pracodawców oraz wystawców, którzy, muszę powiedzieć to z pełną szczerością, zaszczycili te 14 powiatowe targi pracy. Muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy są to rekordowe targi pracy, gdyż w dniu dzisiejszym mamy blisko 100 pracodawców, blisko 40 wystawców jako dobre praktyki realizowanych programów Urzędu Pracy. Witam przedstawicieli instytucji rynku pracy, przede wszystkim Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy Kartuzy, Człuchów, witam jednostki szkoleniowe, witam stowarzyszenia, które działają w otoczeniu rynku pracy i poproszę pana starostę o oficjalne otwarcie 14 powiatowych targów pracy. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie też państwa witam. Jak pan dyrektor powiedział, rekordowa ilość, tylko żeby to miało przełożenie na rekordową ilość pozyskanej pracy. Na 1600 bezrobotnych, tak? 3000. Ale zarejestrowanych na innych zasadach, jak 500 by znalazło pracę, no to dzisiaj w powiecie chojnickim mamy 9,5% bezrobocia. 500 mniej, no to myślę, że zbliżymy się do takiego wyniku, który by nas wszystkich zadowolił. Rynek pracy jest chłonny. Rynek pracownika jest. I tego pracownika faktycznie dzisiaj się poszukuje. Dzisiaj pracownicy też wybierają to, co najlepsze. Zmieniają pracę, bo chcą, powiedzmy, lepiej zarobić, bo myślę, że lepsze warunki bytowe, socjalne, może bliżej miejsca dla mieszkania. To są zawsze koszty. Otwarcie oficjalne. Tutaj poproszę pana Bogdana Tylocha, przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz pana starostę o tradycyjne przedsięwzięcie wstępne. Nie, 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 nie
chcielibyśmy w ramach przyuczenia zaproponować Pani pracę taką weekendową, czyli obsługa imprez, takich, które, indywidualnych, które organizujemy. Czyli zdobyłaby Pani doświadczenie obsługi imprez. Jakieś języki Pani zna? Angielski. Bardzo dobrze. To już jest pierwsze, że w tym języku Pani się z wszystkim, z każdym klientem się Pani porozumie. Jaką Pani szkołę skończyła? Zawodowo. Gdzie? Na Angulickiej, w zawodzie fryzjer. A, także, no proszę. Jeśli chodzi o kontakt z klientem, o kontaktowość to już na pewno Pani ma. Pani Janko, na czym polega ta sztuka? Jak się nazywa? Na tym polega jedną rzecz, że chcemy dobrej, dekorowanej swojej potrawy, czy pokazać jak imprezę, to polecam Państwa spół ze mną, jak sposób rzeźby, tak zwane owoce, dekorowane potrawy. Na przykład tutaj na tym miejscu mam zrobione logo z arbuzem. O, tutaj w chwili ja zrobię akurat, nie wiem, kojarzycie ci to jest, ale to jest... Na tej. Czego pani mówi? To jest melona. Gali. To jest arbuz. A to jest od czego? To są też kapusty. To ja miałam przygotowane, byście to zabrali, czy nie? To jeszcze trzeba. Listy. Mam siostry i dzisiaj. Panie Macieju, kogo Pan szuka? Jakich pracowników? Szukamy do pizzerii, restauracji. W szczególności osoby, które chciałyby rozwinąć swoje umiejętności kulinarne, mogłyby się dużo nauczyć, także nie jest to ważne, czy mają wykształcenie w tym kierunku, bo my po prostu wszystkiego nauczymy. Liczy się chęć do pracy. Stanowiska pracy są różne, bo tak jak pizzeria, restauracja, to potrzebujemy też czy kelnerkę, czy barmankę, a też osobę, która zrealizuje się w kuchni. Się w mediach wypowiadał, to się wypowiadał, że przegrywa, to jest jego, nie? Facebook, na ostro powiedział. Ale prawda jest taka, że poznałem... Dzień dobry. Czy jesteś tam w sumie? Tak, przez telefon. Tak, głównie przez telefon, tak. No, także jak klient zadzwoni... Zadowolony Pan z usługi? No super! A z czego Pan skorzystał? Z masażu... Może Pani przedstawić... Masaż karku. Tak. Ale ja nie mogę głową ruszać, a teraz jak... O jest. Czy Pani kiedyś skorzystała z pomocy w założeniu firmy Urzędu Pracy? Oczywiście, że tak. Proszę opowiedzieć o tym. Dwa lata temu, dokładnie półtora, dostałam dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej. No i działam na rynku... Jak się nazywa Pani firma? Gdzie mieści się? Masaż Monika Kapiszka. W Chojnicach? Charzykowie. To jazdem na terenie Chojnic oczywiście też. Zadowolona jest Pani z pomocy urzędu? No na pewno. Była motywacja, były możliwości w zakupieniu sobie takich większych sprzętów. Tadeusz Seitel, jestem doradcą zawodowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, również nauczycielem w centrum. Co oferujecie na targach? Oferujemy porady dla młodzieży jako doradcy zawodowi. No i oferujemy również kwalifikacyjne kursy zawodowe. Można się przekwalifikować, można zdobyć kwalifikacje, co za tym idzie nowy zawód, jeżeli ktoś na przykład źle wybrał, czy no nie powiodło się powiedzmy w życiu, można drugi zawód zdobyć. Dobrze. Ja bym pokazał, że to jest zawieszenie. Takim tym
okresie mogą skorzystać. Jest bardzo dużo osób, które również się pytają o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, więc świadczymy tutaj usługę informowania, kwestie związane z dotacjami. Można się już od razu zapisać na warsztaty z wypisywania wniosku, gdzieś uzyskać informacje w zakresie przede wszystkim ubiegania się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Państwo szukacie pracowników, czy wystawiacie swoją ofertę? Wystawiamy swoją ofertę. Przyjechaliśmy z Domu Kultury ze Skornegaci. To, co widać, to jest efekt pracy naszych zajęć warsztatowych. Oferujemy różnego rodzaju warsztaty. Od wikliny, brzozy, przez korzeń sosny. To jest taka nowość teraz, te korzenie sosny, oprócz tych warsztatów, które już prowadzimy, czyli chleb, warsztaty wypieku chleba, wikliniarstwo, czy też ceramika. Jesteście pod nazwą na planie Armia Zbawienia. Tak. Pierwszy raz na targach? Po raz pierwszy na targach. Tu w Chojnicach? W Chojnicach, tak. Skąd przyjechałyście, panie? I w jakim celu oczywiście? Tak. Armia Zbawienia i prowadzony jakby w jej ramach punkt weryfikacji ofert pracy działa od grudnia zeszłego roku w Malborku, w Starachowicach i w Rzeszowie. Naszą centralą jest Warszawa i w punkcie tym można się zgłosić z każdą ofertą pracy w Polsce lub za granicą, aby sprawdzić, czy dana agencja pracy czy pracodawca zatrudnia rzetelnie, czy istnieje w oficjalnych rejestrach, czy działa legalnie, czy warunki, które oferuje, są jakby zgodne z prawem. Przygotowujemy do wyjazdu, informując o prawach i obowiązkach pracowniczych w danym kraju, ale też, myślę, co cenne, utrzymujemy regularny kontakt z osobą po jej wyjeździe, żeby się upewnić, że na miejscu rzeczywiście wszystko jest tak, jak miało być i że jest bezpieczne. Taka faszurujemy te źrełka. Pola toksy. Tyle można faszurować z grzybami, warzywami, pieczarkami, czy mięsne. Po prostu co lubimy, nie? Nigdy może zrobić do borowików faszurować, też można. A to zrobił ten sposób, ja mam akurat przygotowany gotowy farszu, czyli to mam akurat z mięsnym. Panie Janku, właśnie, jaki jest skład pana potrawy? Skład tej chwili to mam tak, akurat gotowy, bo tu warunki nie rozwoli, sokowych robić na tym miejscu. Mam tu mięso wołowe, wieprzowe, mielone, i do tego chodzi gry, jest z warzywami, czyli marchewki, pietruszki i selera, tak w tym jest. I dodatkowo mamy jest grzyby mum. Taka chrupiące daje. To mam tutaj gotowe, przydełka, bez kości wiadomo jest, pieprzone, solone, najlepiej w chwili poczekać, żeby ociąga swoje brak, ale możemy w trakcie możemy zrobić, czyli możemy faszerować. Także gotowane będzie tak do planu. No. Andente. Zawsze coś nowego wyniosę. Tak, andente, dokładnie. Jak smakuje? Dobrze, super. Pierwszy raz się spotykam z tym, żeby makaron... Będziemy wynajmować pana Janka do siebie, do domu. Żeby makaronu nie gotować, tylko tak na surowo. I taki al dente jest super. Naprawdę smakuje. To jest posmakuje, nie? No trzeba wrzot, ale...